Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Daniel Washington i kwaśny szampon. I klasycznie nie zapomniałem o tej paczce, w której przyjechały śmieci, a kosmetyki były dodatkiem. Pozdrawiam pakującego kici w oko. No dobra, kolejna rzecz, szamponik, minusy, wydajność. No niestety tutaj jazda moim zdaniem zaczyna się dopiero jak damy, tak jak widziałeś na filmie, 200 ml na 10-11 litrów wody. 12 litrów, no. Kolejna rzecz, zapach. I tutaj tak, szukałem długo tego zapachu. Kurczę, na początku sobie myślę... Kropy żołądkowe. Nie. Gdzieś krążyłem i wykrążyłem. Olejek kamforowy. Ten produkt pachnie identycznie. No mega męczący. Ja już teraz mam dosyć. Naprawdę... Co jak co, ale zapach jest tak intensywny, że wkurza. No on jest na maksa. No mnie po prostu po pewnym czasie miałem go dosyć. Za intensywny. Ale szampon robi robotę. Tak jak widziałeś, pH miażdży, RRC przy tym to jest pikuś.
pH miażdży, ale mega robi robotę. I tak jak mówiłem, 200 ml na 10 litrów wody, super odtyka woski, powłoki, nie zjadając ich. Kolejna rzecz, co do tego szamponu. Moim zdaniem ten szamponik lubi, jak się umyje auto i zarzuci co? Zobacz. Poprawi się go w formie piany, czyli z pianownicy. Ewentualnie możesz dać 1 do 1. Też będzie fajnie. 1 do 10 lipa. 1 do 1 koncentrat. Oczywiście nie ma sensu mycia takim szamponem, jak masz tylko pre-wash i później mycie właściwe. To bzdura. Odtykamy, jak auto mamy całkowicie czyste. Wtedy bawimy się kwaśnym szamponem. I ja, jakbym miał się bawić właśnie w odtykanie, i tak robię. W tym szamponem również. Myjesz auto szamponem, przykrywasz go tym samym szamponem w formie piany. Tutaj zrobiłem specjalnie z koncentratem, żeby Ci pokazać, że piana stabilna i posiedzi z minutę, dwie i wtedy delikatnie przelecieć. Ewentualnie nawet bez przecierania. Wystarczy, żeby sobie po prostu ta piana szampon w formie piany, za szybko. Przepraszam. Szampon w formie piany, żeby sobie po prostu posiedział. I zrobi też robotę. Ja przejechałem jeszcze rękawicą, washpadem z AliExpress. Naprawdę fajnie domywa, fajnie odtyka. Rewelacja. Szampon naprawdę bardzo fajny, jakby nie ten zapach. I wydajność. To są dwa minusy, które w tym szamponie ja osobiście widzę. Poza tym same plusy. No dobra. Pomarowidziłem Ci troszeczkę. Bardzo fajny szampon do odtykania. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Oj, ta paczka. Masakra.